Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Nowa odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Na początek małe wyjaśnienie. Myślałem, że to już jakoś tłumaczyłem albo że w każdym razie to jest jasne. Otóż pewien słuchacz zastanawia się w jednym z komentarzy pod którymś odcinkiem Skądinąd, czy ja nie wiem, tak mnie zapytuje, czy ja nie wiem, czy jest dzień, czy noc, skoro w ten sposób się z Państwem witam. Drogi słuchaczu, ja wiem, czy jest dzień, czy noc w momencie, kiedy to nagrywam, ale nie wiem, kiedy ty tego słuchasz, no bo mogą Państwo przecież słuchać tych podcastów, a to wieczorem, a to za dnia, dlatego właśnie stosuję tę alternatywną formułę. Nie myślałem, że to będzie kontrowersyjne, no ale skoro stało się kontrowersyjne, to tłumaczę. A teraz już o dzisiejszym odcinku, dzisiejszym gościu, którym jest na Państwa wyraźne życzenie, a i z niekłamaną moją przyjemnością, pułkownik rezerwy, to ważne, Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, dyplomata, człowiek, który bardzo wiele wie o różnych tajemniczych sprawach i dzisiaj o takich sprawach właśnie będziemy rozmawiali, o tajnych stowarzyszeniach, lożach, Deep State, QAnon i innych takich teoriach spiskowych. Pomyślałem, że okolice 10 kwietnia, czyli kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, to jest dobry moment, żeby o teoriach spiskowych porozmawiać, bo to jest takie wydarzenie, które w Polsce stało się rzeczywiście, powiedziałbym, kamieniem węgielnym wielu spiskowych narracji. Trudno się zresztą dziwić, to rzeczywiście przerażające, dziwne, niepokojące, absurdalne zupełnie wydarzenie, więc prowokuje siłą rzeczy do narracji spiskowych, które między innymi właśnie różne nasze niepewności, lęki przed tego rodzaju doświadczeniami, przed tego rodzaju aspektem rzeczywistości uśmierzają i dlatego są takie atrakcyjne, ale my o różnych aspektach teorii spiskowych będziemy rozmawiali, a ja też w jakimś sensie będę starał się w tej rozmowie, co Państwo usłyszą, teorii spiskowych, można powiedzieć, nawet pod pewnym względem bronić. To znaczy będę wskazywał, że pewne rozpoznania, pewne diagnozy rozsiane wewnątrz tych spiskowych narracji mają odpowiedniki w rzeczywistości i że nigdy sobie nie poradzimy z myśleniem spiskowym i z teoriami spiskowymi, jeśli właśnie nie uznamy, że pewna, nazwijmy to, prawda emocjonalna, która w nich jest zawarta, no właśnie, jest w jakimś stopniu adekwatna, ale nie będę teraz tłumaczył, na czym polega to moje stanowisko. Usłyszą Państwo to wszystko w rozmowie, w której od czasów rewolucji francuskiej do współczesności się przemieszczamy, od Stanów Zjednoczonych do Polski i z powrotem. No, słowem, po tym rozległym, niezwykle ciekawym krajobrazie teorii spiskowych współczesnych się poruszamy, a punktem wyjścia dla tych naszych rozmów jest znakomity, naprawdę znakomity serial dokumentalny pod tytułem Q Nadchodzi burza, autorstwa Kalena Haubeka. To jest serial, który próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest Q. Q, czyli ta tajemnicza internetowa postać, która od pewnego czasu publikuje, już właściwie w tej chwili ostatnio nie publikuje, ale publikowała przez długi czas dziwne wpisy i stała się, no właściwie, założycielem, założycielką całego potężnego ruchu społecznego w Stanach Zjednoczonych, opartego właśnie o najbardziej klasyczne z możliwych myślenie spiskowe. Polecam bardzo ten film. My tutaj, jak mówię, wychodzimy od tego filmu, ale rozmawiamy znacznie, znacznie szerzej, nie tylko o QAnon, ale też o różnych innych teoriach spiskowych, no i szukamy odpowiedzi na pytanie o źródła popularności tego zjawiska. No dobrze, to tradycyjnie jeszcze podziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, wszystkim, którzy ten podcast wspierają. No i zachęcam do tego, żeby dołączyć do tej rosnącej dynamicznie społeczności wspierających podcast Skądinąd. Dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 plus miesięcznie, mam specjalny newsletter, wysyłam go po każdej audycji, zawsze w środy, trafia do Państwa skrzynek, w którym to newsletterze są dodatkowe rekomendacje lekturowe, jakieś ciekawe teksty, linki wokół tematyki, o której rozmawiamy. No zapewniam, że w tę najbliższą środę będzie co czytać w newsletterze, bo przygotowuję dla Państwa naprawdę zestaw lektur, po których żadne tajne stowarzyszenie już nie będzie dla Was tajne, żadni reptilianie nie będą w stanie się przed Wami ukryć i w ogóle świat po przeczytaniu tych wszystkich tekstów i książek jawić się będzie zgoła inaczej. Także zachęcam. No dobrze, pułkownik Piotr Łukasiewicz przed Państwem.
pułkownik rezerwy, podkreślam, Piotr Łukasiewicz, gości w podcaście Skądinąd już nie po raz pierwszy. Dobry wieczór albo dzień dobry. Znaczy, my rozmawiamy wieczorem, więc mówię dobry wieczór, ale ponieważ nie wiadomo, kiedy nasi słuchacze, słuchaczki włączają ten podcast, to taką mam formułę powitalną. W każdym razie, dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie Tomaszu, dobry wieczór państwu. Temat będzie tajemniczy naszego spotkania, więc nie wiemy, kiedy rozmawiamy, nie wiemy, gdzie rozmawiamy, nie wiadomo, o czym rozmawiamy też. No i co najważniejsze, nie wiemy, kto tego słucha. Może nawet słucha w tym momencie, kiedy rozmawiamy, a co będzie, jak podcast już zostanie opublikowany, zacznie żyć własnym życiem, gdzie trafi, jakie uszy będą się starannie przysłuchiwały temu, co tu padnie. No właśnie, tego nie wiemy. Dlatego podkreślam, że jestem pułkownikiem rezerwy, bo mogą to słyszeć uszy urzędowe. Tak. Uszy z pagonami. Tak. No cóż, teorie spiskowe to jest temat naszej rozmowy. Nic nie zdradzam, bo już o tym wcześniej powiedziałem, zapowiadając pana wizytę. Teorie spiskowe wszakże w dwóch kontekstach właściwie, z czego jeden kontekst będzie w naszej rozmowie kontekstem raczej nieaktywnym. Przytaczam go, no bo to po prostu jest pewna zbieżność, zapewne znacząca, bo nie ma przecież przypadków w świecie teorii spiskowych. No więc te dwa konteksty to po pierwsze kolejna rocznica katastrofy w Smoleńsku, która w Polsce stała się rzeczywiście zarzewiem rozmaitych teorii spiskowych. My nie jesteśmy w ogóle jakoś specjalnie wyspecjalizowani w takich fantasmagorycznych, fantastycznych teoriach spiskowych, jak to w Stanach Zjednoczonych na przykład ludzie wierzą. Ale też mamy pewien dorobek na tym polu i rzeczywiście katastrofa smoleńska z różnych powodów, to o tym by można osobną rozmowę zrobić, może kiedyś zrobimy, stała się taką podstawą do bardzo wielu koncepcji spiskowych. To jest jeden kontekst, a drugi kontekst to jest serial, znakomity serial na HBO Go do obejrzenia. Serial pod tytułem Q, nadchodzi burza, autorem tego serialu, reżyserem i producentem jest Cullen Hoback. To jest serial, który opowiada o takim fenomenie, nawet nie tylko w obszarze teorii spiskowych, tylko w ogóle w obszarze, nie wiem, kultury wirtualnej, kultury popularnej, czyli o teorii spiskowej, którą by można takim zbiorczym określeniem QAnon, od twórcy tej teorii, czy jakiejś osoby, która za nią w każdym razie stoi, określić. Autor tego serialu, Cullen Hoback, postanowił dowiedzieć się, kimże jest ów tajemniczy Q, który na takich osobliwych stronach internetowych, na których można wszystko opublikować, publikował takie enigmatyczne kawałki, w których dawał do zrozumienia, że ma wgląd w najtajniejsze tajnie polityki międzynarodowej. No i nie było wiadomo, kto to jest. Ruch stał się masowy w Stanach, w pewnym momencie niezwykle popularny. Trump miał być w centrum tej całej historii, zaraz o tym szerzej opowiemy. W każdym razie autor tego serialu postanawia odnaleźć owego Q, zidentyfikować i w zasadzie można powiedzieć, że mu się to udaje. Ale to są takie dwa konteksty do rozmowy o zjawisku, które jest przepastne, potężne i co więcej bardzo charakterystyczne dla współczesności, bo przeżywają teorie spiskowe niezwykłą popularność w ostatnich latach i ekspandują zdecydowanie. Stały się czymś na kształt takiego powszechnego światopoglądu właściwie, ale zaproponował pan taki sposób ujęcia tego tematu, który jest niezwykle ciekawy i od którego zacznę tę naszą rozmowę wobec tego, bo tak rozmawialiśmy jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie. Otóż zadał pan takie pytanie, czy teorie spiskowe naprawdę tłumaczą świat? Bardzo to jest wbrew pozorom pytanie podchwytliwe, tak mi się wydaje, i zupełnie nieoczywiste. I może właśnie od tego wyjdźmy, dobrze? Czy teorie spiskowe tłumaczą świat? To pytanie wydało mi się ciekawe, ponieważ z pewnością one są popularne, one są częścią historii świata, historii cywilizacji, zwłaszcza historii nowoczesnej cywilizacji, gdzieś od czasów oświecenia, kiedy
jak się przynajmniej by się wydawało, mogłoby się wydawać, rozum wziął górę albo próbował wziąć górę w rozwoju ludzkości, pojawiły się teorie spiskowe. Te najpiękniejsze teorie spiskowe iluminatów, templariuszy, później przeszły oczywiście w związku z rewolucją francuską, pojawili się, no jak to zwykle, Żydzi pojawili się w całej dyskusji i ich rola w świecie, Żydzi połączeni z socjalizmem, którzy mieliby w XIX wieku mieli snuć swoje spiski po to, żeby zapanować nad światem, więc na pewno teorie spiskowe są częścią cywilizacji, są częścią opowieści o świecie. Zaczęliśmy rozmowę od Polski, od historii Polski. Pan zdaje się powiedział, że my nie mamy pięknych teorii spiskowych, ale ja od razu zareagowałem takim, ale mamy. Mamy, ale przecież cała historia ofiary, cała historia polskiego mesjanizmu, to jest przecież piękna teoria spiskowa. Ciekawa interpretacja. O wrażych siłach czyhających na umęczoną ojczyznę, która jest przedmiotem wielkiego okrucieństwa zewnętrznego, a my Polacy, Słowianie, niewinni, poddawani jesteśmy tej opresji ze strony wszystkich w zasadzie i naszych sąsiadów, i sił światowych, więc wydaje mi się, że również polska historia jest mocno osadzona w takim myśleniu ofiarniczym. A w teoriach spiskowych to bycie w jakiś sposób wybraną jednostką czy wybraną grupą, którą prześladują siły zewnętrzne, tajemnicze siły zewnętrzne jest ważną częścią takiego spiskowego myślenia. I rozmawiając w okolicach 10 kwietnia, te echa takiego myślenia ofiarniczego, oto nasza delegacja leciała do Katynia, by uczcić niewinnie pomordowanych polskich urzędników i oficerów, i tak samo złożyła swoje życie w ofierze jak tamci 70 lat temu, jest częścią takiego myślenia. Więc z pewnością jest coś takiego. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz dodał, wie pan, do tego, co pan powiedział o Smoleńsku. Tu nie tylko kwestia ofiary, chociaż to jest oczywiście istotne i centralne, ale jest też jeszcze inna kwestia bardzo charakterystyczna dla myślenia spiskowego. Zresztą te różnice między myśleniem spiskowym a teorią spiskową, a hipotezą spisku bym za jakiś czas jeszcze wprowadził, bo to też są istotne rozróżnienia, ale koincydencje, no tutaj mamy rocznicę okrągłą, lot do Katynia właśnie i to nie jest przypadek, że akurat elita, oficerowie, elita, czyli ludzie poniekąd właśnie tacy, którzy tam w 1940 roku byli rozstrzeliwani, no też w tę okrągłą rocznicę się rozbijają. Te koincydencje znaczące, pewne analogie nieprzyczynowo-skutkowe, tylko na poziomie znaczeniowym identyfikowane właśnie, to też jest bardzo charakterystyczna cecha uniwersum spiskowego. Spiskowego, tak, że wszystko ze wszystkim się w jakiś sposób łączy, tak, jest uzależnione i no właśnie, że to wszystko jest zaplanowane. Słowo plan, słowo znaki powtarza się w zasadzie w większości teorii spiskowych, no, wracając do tych Żydów, którzy mają plan opanowania świata, że widać znaki, którymi oni się posługują, że masoni mają wymieniać specjalne znaki wobec siebie, co jest, no właśnie, oznaką, że ktoś inny jest również masonem, w związku z tym pozostaje w pewnym spisku wobec całego społeczeństwa, więc tak jak powiedzieliśmy, na pewno spisek, teoria spiskowa, myślenie spiskowe jest częścią cywilizacji, zwłaszcza w tym nowoczesnym wydaniu, w tym pooświeceniowym wydaniu, ale też musi być w tym coś szczególnego w takim myśleniu, w tym, że ten instrument w ogóle stał się tak popularny, że musi być coś takiego, co
co, no właśnie, co tłumaczyłoby jego popularność, co tłumaczyłoby na tym poziomie wręcz indywidualnym, że ludzie tego używają, że ludzie się ku takiemu narzędziu zwracają, i można byłoby wymienić kilka takich powodów, dla których, jak się wydaje, spiski się utrzymują po prostu. Przechodzą jak te memy z osobnika na osobnika i no właśnie, są częścią kultury. Stały się również dzięki rozwojowi mediów elektronicznych, sieci społecznościowych, tego niesamowitego dostępu, jaki w tej chwili mamy do informacji, bardzo szerokiego dostępu. No właśnie, stały się sposobem tłumaczenia rzeczywistości przede wszystkim, więc są chyba, wymieniłbym kilka takich powodów, dla których no właśnie myślenie spiskowe, teorie spiskowe mogą tłumaczyć rzeczywistość, albo mogą być popularne, mogą być uznawane przez ludzi, albo znaczy podświadomie lub świadomie uznawane przez ludzi jako korzystne, jako ważne, jako po prostu przydatne. No, najpierw bym powiedział taki najprostszy powód. Ludzie chcą wiedzieć. Powiedziałbym, że są to powody wynikające z potrzeby poznania, z potrzeby, z głodu wiedzy. I są to powody bardzo autentyczne, że przeważnie teoria spiskowa może się kojarzyć z jakimś żartem, z jakimś czymś kompletnie absurdalnym, no bo nawet rozmawiając o QAnonie, no proszę sobie zdać sprawę, o czym mówimy. Mówimy o spisku wyznających szatana pedofili, którzy gromadzą się w pizzerii w Waszyngtonie po to, żeby pić krew dzieci i zjadać dzieci. Między innymi w pizzerii. Między innymi w pizzerii. Proszę przez chwilę może cofnąć to, co powiedziałem, i uzmysłowić się, jak bardzo absurdalne jest ta teoria. I to są najwięksi i najbardziej wpływowi politycy, najbogatsi ludzie na świecie, gwiazdy hollywoodzkie. To taka jest ekipa, nie jacyś tam po prostu. To jest naprawdę sataniści, pedofile. Poważna ekipa, która zbiera się w pizzerii w Waszyngtonie po to właśnie, żeby i w piwnicy w tej pizzerii serii pożera niewinne dzieci. Więc jest to absurdalne, ale łatwo to jakby wykpiwać, łatwo powiedzieć, nie, no to są jakieś absurdy, to jest niemożliwe. Natomiast tylko didaskalię małe, jeżeli chodzi, tu mały przypis, jeżeli chodzi o pochodzenie tego osobliwego przekonania. Otóż w którymś momencie, może Państwo też to pamiętają, ujawniono maile, które w sztabie Hillary Clinton były wymieniane, w sztabie wyborczym. No i tam sporo tych maili się znalazło, jakieś setki tych maili, czy tysiące nawet wyciekły, i powtarzały się jakieś takie maile, że ludzie się tam na pizzę umawiają albo zamawiają pizzę właśnie z jednej konkretnej pizzerii w Waszyngtonie. No i to zostało uznane właśnie przez wyznawców owej koncepcji QAnon za pewien rodzaj tajnego szyfru, to znaczy za coś, co w istocie ma maskować realne rzeczy, które się w tej pizzerii dzieją. To wcale nie o pizzę chodzi, tylko właśnie o dzieci małe, które tam są gwałcone i konsumowane, i jeszcze się z nich ekstrahuje pewien specyfik, który jest wytwarzany z adrenaliny owych dzieci. I przerażanych dzieci, właśnie, więc to brzmi jak z kreskówki Monster Incorporated. Ale właśnie ten rzekomo odczytany kod był tutaj najistotniejszy z tych maili. Chciałbym jeszcze do tego powodu poznawczego powrócić, bo jednak to oczywiście można to łatwo wykpić, można łatwo uznać, że jest to absurdalne, chociaż Święty Paweł mówił, że wierzę, ponieważ to jest absurdalne, ale rzeczywiście ta opowieść o... Tertulian, przepraszam. Ta opowieść czasami wydaje się absurdalna, ale jeśli na przykład weźmiemy taki spisek antyszczepionkowy, to znaczy przekonanie, że Big Pharma, czyli wielkie firmy farmaceutyczne dosypują czegoś do szczepionek po to i wywołują w ten sposób jakieś niepożądane skutki, to mamy sytuację już nie absurdalnej opowieści o gwałceniu dzieci w pizzerii w Waszyngtonie, ale mamy sytuację matki,
zaniepokojonej zdrowiem swojego dziecka. I do tego trzeba podejść już bardzo poważnie. To nie są, tak mi się wydaje przynajmniej, kiedy śledzę rozmowy antyszczepionkowców na przykład na Facebooku, to są bardzo ciekawe. Czasami mam wrażenie, że to są autentycznie zaniepokojeni ludzie, ludzie zaniepokojeni zdrowiem swoim albo swoich dzieci. A cóż jest ważniejszego niż dzieci? To nie są ludzie tylko bawiący się jakimiś artykułami niesławnego doktora Wakefielda, który na łamach Lancetu twierdził, że no właśnie, że szczepionki wywołują autyzm z powodu jakichś substancji, które się w nich znajdują, ale są to autentycznie, za tą potrzebą poznania stoją autentyczne emocje ludzi, często rodziców, którzy po prostu chcą wiedzieć, co podaje się ich dzieciom, gdzie mają dostęp do olbrzymiej ilości informacji, tak, a im tak przynajmniej mi się wydaje, i robią to, co stało się symbolem internetu. To po angielsku dobrze brzmi: I did my own research. Zrobiłem własne rozpoznanie. Sam się dowiedziałem tego, próbowałem się dowiedzieć tego, co tak naprawdę, o co chodzi w tych szczepionkach. Ludzie studiują artykuły, oczywiście robią to bez pewnego warsztatu naukowego. Naukowy artykuł wymaga jakiegoś przeglądu, jakiejś recenzji, jakiegoś, jest częścią po prostu procesu nauki. Natomiast ludzie, którzy siedzą przed monitorem, tak jak my teraz siedzimy wieczorem i wpatrujemy się w monitory, próbują uprawiać taką paranaukę w postaci, no właśnie, próby rozpoznania, co się dzieje, czyli chcą się dowiedzieć, co się dzieje. Przeważnie dochodzą do wniosków oczywiście mylnych, ale jednak ta potrzeba poznania, potrzeba wiedzy ma bardzo konkretne powody, takie racjonalne, można nawet powiedzieć, powody. No jak mówię, matka antyszczepionkowiec, chyba się pan zgodzi z tym, albo państwo się zgodzą, że ona może to robić z troski o swoje dzieci, bo na przykład ma zaplanowane podanie jej szczepionki, więc sprawdza, jaka szczepionka jest podana, jaka będzie podana temu dziecku, skąd ona, kto ją wytworzył, kto ją produkuje, etc., etc. I w ten sposób ten powód poznawczy odgrywa w przypadku niektórych teorii spiskowych ważną, moim zdaniem ważną rolę. Drugą rzecz, którą bym wymienił jako powód popularności, czy też przekazywania tych teorii spiskowych, czy myślenia spiskowego, pewnej popularności, czy też stosowania go po prostu tego jako narzędzia rozpoznania rzeczywistości, jest no chyba takie poczucie, no właśnie też wynikające z tego, co powiedziałem wcześniej, pewnego poczucia bezpieczeństwa, poczucia kontrolowania rzeczywistości. Im bardziej ta rzeczywistość wydaje się skomplikowana, im bardziej jesteśmy, jak to się nieładnie czasami mówi, bodźcowani przez natłok wiedzy, która nas otacza, ten świat czasami staje się po prostu groźny przez ten natłok wiedzy, i wyjaśnienia, które podają, no właśnie, które towarzyszą myśleniu spiskowego albo towarzyszą teoriom spiskowym, one sprawiają wrażenie, że ludzie jakby odzyskują kontrolę nad, nie tylko nad swoim życiem, ale nad rzeczywistością w ogóle. I z tego czerpią pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, ponieważ przejrzeli dostępną im wiedzę, uporządkowali ją w jakiś sposób we własnym rozumieniu, i z tego skatalogowania tej dostępnej wiedzy, jakkolwiek nie mówimy teraz o warsztacie, mówimy po prostu o zwykłym, no, próbie dowiedzenia się czegoś, z takiego skatalogowania wynika pewnego rodzaju uspokojenie, że odzyskujemy kontrolę nad własnym życiem. Jeszcze jest chyba jeszcze jeden powód, dla którego, zwłaszcza już w tych takich mocno umocowanych teoriach spiskowych, umocowanych nawet grupach społecznych, które się tworzą wokół teorii spiskowych, jest coś takiego jak ich funkcja społeczna. To znaczy, dzięki temu, że jesteśmy, nie wiem, wyznawcami teorii płaskiej ziemi, tak? Bardzo to było fajnie opowiedziane w filmie Behind the Curve,
o płaskoziemcach, i gdzie pokazany był zjazd płaskoziemców. Tam to bardzo ciekawie wyglądało, jak bardzo oni są zżytą grupą społeczną, grupą, która się gromadzi w jakichś hotelach, na konferencjach. Tam ludzie się między sobą poznają, nawiązują jakieś relacje emocjonalne, jakieś zakochują się w sobie. Są tam jakieś gwiazdy które wiodą prym, są bardzo popularne, prowadzą kanały na YouTubie, wydają książki, czy piszą artykuły, w ten sposób również zarabiają pieniądze, bo niejako monetyzują swoje wystąpienia, swoje kanały. Często te kanały płaskoziemców, czy też ludzi, którzy zajmują się badaniem płaskiej Ziemi, To są po kilkaset tysięcy zwolenników, więc ci ludzie stają się po prostu gwiazdami internetu. Nie da się prosto zrezygnować z funkcji bycia gwiazdą internetu, więc to jest też ta funkcja, powiedziałbym, społeczna, ale również po prostu czysto finansowa, stojąca za wyznawaniem takich teorii, czy też rozpowszechnianiem takich teorii. Często przywoływany jeden z takich siewców teorii spiskowych, wielokrotnie, chyba na szczęście już wyłączony z internetu, Alex Jones, który prowadził kanał Infowars. On wielokrotnie, ten jego kanał był o tyle ciekawy, że poza snuciem teorii spiskowych, opowiadaniem o tym, jakie rzeczy dzieją się na przykład w związku z tymi masowymi strzelaninami w Ameryce, on również sprzedawał różne specyfiki, jakieś sterydy, jakieś odżywki, jakieś cudowne środki na porost włosów i tak dalej, więc to również miało swoją wielką wartość finansową dla niego, więc nie było to tylko po prostu śledzenie teorii spiskowych, śledzenie, rozsiewanie jakichś teorii spiskowych, ale był to po prostu świetnie funkcjonujący milionowy biznes. No tak, to jest istotny aspekt tej kwestii, o której rozmawiamy, ta warstwa ekonomiczna, tak od końca zacznę odnosząc się do tego, co pan powiedział, bo rzeczywiście ci ludzie, którzy są takimi najbardziej emblematycznymi ekspertami od teorii spiskowych, rozsiewającymi te teorie spiskowe, to całkiem nieźle z tego żyją. David Icke jest chyba takim najpopularniejszym dzisiaj autorem, który występuje nawet w mainstreamowej telewizji od czasu do czasu. Co prawda dawno go nie było, a wywiad przeprowadzony przez gospodarza kanału London Real na YouTubie, który się pojawił pod koniec marca zeszłego roku bodaj na YouTubie właśnie, został stamtąd natychmiast usunięty, no bo tam David Icke tłumaczył, że pandemia koronawirusa to jest przykrywka dla wprowadzenia śmiercionośnej technologii 5G. I niedługo po tym, jak ten wywiad się ukazał, miał od razu ileś tam set tysięcy odsłon, później się zrobiło z tego ponad 5 milionów odsłon. No więc niedługo po tym jacyś ludzie zaczęli niszczyć w Wielkiej Brytanii maszty 5G i tam się naprawdę niebezpiecznie zrobiło, więc YouTube w ogóle zaczął usuwać wszystkie filmy, w których łączono pandemię z 5G, ale to też wątek poboczny. W każdym razie to są ludzie, którzy po prostu z tego żyją, zarabiają na tym pieniądze i korzystają ochoczo, myślę, czasem też w sposób cyniczny, bo niektórzy pewnie w to wierzą, a niektórzy jak Alex Jones to chyba są cynicy po prostu. Korzystają z tych różnych właśnie specyficznych potrzeb, mechanizmów poznawczych i innych aspektów ludzkiej natury, które czynią nas podatnymi na tego rodzaju fantazje i tego rodzaju narracje. Ale właśnie to mi się wydaje skądinąd istotne, żeby w myśleniu o teoriach spiskowych, i taki jest też trend w socjologii, filozofii teorii spiskowych współcześnie, odejść albo w każdym razie poszerzyć pewną paletę myślenia o tym zjawisku,
od takiego bardzo klasycznego sposobu ujmowania go, charakterystycznego dla no, pierwszej połowy, drugiej połowy zresztą też XX wieku, czyli od z jednej strony traktowania teorii spiskowych po prostu jako bzdur, jako czegoś, co jest wynikiem błędów poznawczych, co jest po prostu wadliwie skonstruowaną koncepcją, teorią, narracją, a z drugiej strony czymś, co jest wyrazem jakiejś patologii, to znaczy jest wyrazem zaburzeń paranoidalnych albo jakichś właśnie indywidualnych kłopotów psychologicznych osób, które to propagują albo w to wierzą. Karl Raimund Popper i Richard Hofstadter to są tacy dwaj badacze, myśliciele, którzy zdefiniowali właśnie te dwa sposoby myślenia o teoriach spiskowych na długie, długie lata. Popper to zdefiniował jako no, po prostu wadliwe rozumowania, a Richard Hofstadter taki słynny tekst napisał, w którym stawiał diagnozę, że to jest właśnie wyraz paranoi, że to jest rodzaj zaburzenia psychicznego. Natomiast jak popatrzymy na te funkcje rozległe, o których też pan powiedział, teorii spiskowych, zwłaszcza mi się wydaje istotna ta funkcja wspólnototwórcza i o tym też w książce pisałem swojej i w kolejnej książce, która się we wrześniu ukaże, też bardzo dużo na ten temat piszę, o tej wspólnototwórczej funkcji, no to to jest po prostu powiedzenie, że to są bzdury albo że ludzie mają jakieś paranoidalne tendencje, bo wszędzie dostrzegają związki pomiędzy rzeczami, no to jest właściwie nic się w ten sposób nie mówi, bo to kompletnie tego zjawiska nie wyczerpuje i nie tłumaczy. Jest tutaj chyba, jakby są dwa fundamenty tego, na których oparta jest współczesna popularność teorii spiskowych i tak jak widzimy w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, czyli tego słynnego szturmu na Kapitol 6 stycznia, napędzanego przecież przez teorię spiskową QAnona, muszą być dwa fundamenty, na których stoi ta niesamowita popularność teorii spiskowych. Rzeczywiście cofnę się do lat bodajże 90. Pierwszy raz zetknąłem się z teorią spiskową płaskiej Ziemi, dowiadując się, że istnieje coś takiego jak Towarzystwo Płaskiej Ziemi. I to było jakieś takie niewinne, lekko zwariowane grupa ludzi, bodajże w Wielkiej Brytanii, którzy no właśnie wyznawali to, że Ziemia jest po prostu płaska, jakoś tam próbowali to udowadniać, próbowali jakieś wyliczenia robili i tak dalej, ale było to dość niewinne, dość zabawne, dość no takie właśnie lekko zwariowane, tak jakby właśnie według tych definicji, które pan przytoczył Popera i Hofstadtera. Tak. To było lekko zwariowane. Natomiast jeszcze jest ten drugi filar. Powiedziałbym taki filar specjalnych, ciężkich czasów, gdzie pewnego rodzaju zbiorowa atmosfera jakiegoś życia w jakimś kryzysie, atmosfera życia w niewytłumaczalnych, znaczy gdzie zmiany cywilizacyjne, zmiany społeczne następują niesłychanie szybko i niesłychanie są zaskakujące dla członków społeczności, powoduje, że to myślenie spiskowe, które rzeczywiście można byłoby w innych okolicznościach, w normalnych latach 90. uznawano tylko za lekkie wariactwo, to już w latach 2000, a zwłaszcza w okresie pandemicznym, już można uznać, że te dwa jakby czynniki rodzą coś, co faktycznie jest nie tylko zwariowaną teorią, ale czymś, co faktycznie może zmieniać historię świata po prostu, czy historię jakichś społeczności. Przygotowując się do naszej audycji, tak znalazłem badania dotyczące stanu psychicznego społeczeństwa amerykańskiego, no bo Ameryka jest chyba tym rynkiem, gdzie teorie spiskowe w ostatnich latach zaistniały szczególnie mocno. Jeśli się
spojrzy na takie dane z lat 2017-18, gdzie wzrost, bo mówi się o wzroście zaburzeń psychicznych rzędu około 1,5 miliona, około 20% całości społeczeństwa amerykańskiego dotkniętych jest jakąś formą zaburzeń psychicznych. To jeszcze można połączyć z badaniami opublikowanymi w Scientific American w 2017 roku o tym, jak teorie, jak myślenie spiskowe skorelowane jest z nieprzyjemnymi zdarzeniami, z jakimiś traumatycznymi lub nieprzyjemnymi zdarzeniami, jakim poddawano uczestników tego badania, którzy grupa poddana właśnie takim jakimś takim nieprzyjemnym relacjom ze swoimi przyjaciółmi, gdzie była oskarżana przez innych uczestników badania o jakieś złe rzeczy, następnie wykazywała po takim oskarżeniu wykazywała tendencję do częstszego myślenia o sensie życia, o częstszego zastanawiania się nad tym, jak to wszystko wygląda. Następnie ta grupa, która była poddana takim nieprzyjemnym wrażeniom, miała częściej wykazywała myślenie właśnie takie, podejrzewała otoczenie o jakiś spisek, więc ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy istotne zaburzenie społeczne takie w skali całego w zasadzie już narodu, które swój paroksyzm, można powiedzieć, miało w postaci 2020 roku, czyli pandemii, kryzysu nie tylko zdrowotnego, ale również kryzysu wynikającego z zamknięcia po prostu, złożyło się z tym myśleniem takim zwariowanym, jakbyśmy to powiedzieli w cudzysłowie, spiskowym i stworzyło rzeczywiście wielkie, przynajmniej w skali Ameryki, na przykładzie amerykańskim, wielkie prądy, które 6 stycznia wręcz zagroziły istnieniu Ameryki jako państwu demokratycznemu, gdzie następuje demokratyczna zmiana władzy, etc., etc. Więc chyba są potrzebne, nie tylko są potrzebne te teorie spiskowe, które, jak powiedzieliśmy wcześniej, są już gdzieś w podglebiu społeczeństwa, każdego społeczeństwa są obecne, ale również te specjalne czasy, które ujawniają je, wzmacniają je i czynią tak dotkliwymi nie tylko dla poszczególnych osób, ale dla całych społeczeństw. To wydaje mi się jest istotne. Pełna zgoda, zwłaszcza, że wspomniał Pan o tym, że właściwie nowoczesna historia teorii spiskowych zaczyna się od rewolucji francuskiej. To jest moment inicjalny dla pojawienia się teorii spiskowych w ich formie takiej, jaką dzisiaj znamy, to znaczy w formie, w której istnieją jakieś tajne grupy, tajne stowarzyszenia, jakieś ośrodki niejawne władzy, które zainteresowane są dokonaniem jakiejś globalnej destrukcji i przejęciem władzy nad światem, no bo wtedy rzeczywiście w percepcji wielu, wielu ludzi zręby świata ulegają kompletnemu rozproszeniu, to znaczy zmienia się, przewraca do góry nogami cały porządek świata, który od nie wiadomo kiedy funkcjonował i trzeba dla tej sytuacji radykalnie szokującej znaleźć jakieś wytłumaczenie, no bo tak, że to się po prostu stało, to jakoś nie mieści się w głowie. No i jak zobaczymy na to, co się dzieje, nie wiem, w ostatnich dwóch dekadach, to mamy najpierw World Trade Center, później kryzys finansowy i całe to pozorne bezpieczeństwo charakterystyczne jeszcze dla lat 90. i to marzenie o progresie, dobrobycie, poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności, no to wszystko poszło z dymem. W związku z tym trudno się dziwić, jeszcze mamy do tego widmo wojny, które od pewnego czasu krąży po świecie, o której to wojnie już rozmawialiśmy raz w skądinąd, odsyłamy Państwa do tej rozmowy. Jakiś rodzaj właśnie takiego stałego poczucia zagrożenia, no to teorie spiskowe są fantastycznym narzędziem, które pozwala to rozładować i jakoś sobie ten świat poukładać i też pewne poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa odzyskać. Ale wprowadziłbym tutaj właśnie to rozróżnienie, o którym wcześniej mówiłem, na hipotezę spisku i teorię spiskową, czy myślenie spiskowe, no bo spiski, i to jest
dosyć istotna kwestia, mam wrażenie. Spiski się po prostu zdarzają. To znaczy, to nie jest tak, że żyjemy w świecie, w którym z jednej strony mamy jakąś absurdalną, prawda, teorię spiskową, że wszystko jest ze sobą połączone, a z drugiej strony ten świat wygląda w taki sposób, że nic ze sobą się nie łączy i wszystko jest na wierzchu, nie ma nic ukrytego. Nieprawda. Są rzeczy ukryte, są ośrodki władzy niejawne, są grupy nacisku, są różne spiski, znamy je z historii. Możemy tutaj parę takich przywołać, apetycznych przykładów. Tylko że no, ta różnica polega na tym, że w przypadku myślenia spiskowego dostajemy się w szpony pewnej struktury pojęciowej, która uniemożliwia nam dokonanie właściwie realnej weryfikacji tego, o czym mówimy, czy tezy, którą stawiamy, ponieważ niezależnie od tego, jakie dostaniemy dowody w sprawie, którą badamy, ta sprawa jest już rozstrzygnięta z góry. A rozstrzygnięcie brzmi, był spisek, czy jest spisek. Jeśli nie ma na to dowodów, no to znaczy to tylko tyle, że spiskowcy byli tak potężni, że wszystkie dowody zatarli, co znowu, i to jest pewien element uwodzicielski w tym myśleniu, teoretycznie na jakimś poziomie prawdopodobieństwa w niektórych przypadkach jest możliwe. No a hipoteza spisku, no to jest taka, że owszem, był spisek, szukamy dowodów, czy był. Jeżeli znajdujemy, no to uznajemy, że był, a jak nie znajdujemy, to tę hipotezę porzucamy. I to się mniej więcej tym różni, że myślący spiskowo zawsze i bezwzględnie dojdzie do tego samego wniosku, od którego zaczął, a ten, kto stawia hipotezę, niekoniecznie. No ale właśnie, o to chcę pana zapytać po tym przydługim rozpędzie do tego pytania. Przechodzę do rzeczy, bo pan przecież jest człowiekiem armii, pan jest człowiekiem dyplomacji, to my wiemy przecież, czym tak naprawdę pan się zajmował i skąd i co pan tam robił, my się domyślamy. No i przecież no, nie powie nam pan, że spiski się nie zdarzają i nie powie nam pan przecież, że my o różnych sprawach ludzie, którzy nie mają dostępu do takich rzeczy, do których pan miał dostęp, a może nawet dalej pan ma, no że przecież jest wiele rzeczy, które mógłby nam pan opowiedzieć o różnych sytuacjach z najnowszej historii Polski na przykład, o których my sobie różne rzeczy myślimy i jakby nam pan to opowiedział, to byśmy takie oczy zrobili, czyż nie? A tak szczerze, między nami. Tak szczerze między nami, to rzeczywiście i pracowałem, już nie pracuję, i pracowałem, i miałem dostęp, i widziałem, i słyszałem, i musiałem zachowywać tajemnicę, więc tak trochę zabrzmię troszeczkę filmowo, ale ten mój tajemniczy wstęp tego zdania zakończę pewnym ujawnieniem. Otóż gdybyście państwo, gdyby pan, panie Tomaszu, gdybyście państwo zobaczyli, jak to naprawdę działa, jakie to jest dziadostwo, jakie to jest nieporadne, te całe służby, te wszystkie instytucje państwowe, które są rzekomo powołane do spiskowania, powołane do trzymania tajemnicy, jak to wszystko jest nieporadne, jakie to jest zdezorganizowane, jakie to jest czasami niepoważne, szybko byście zrezygnowali z myślenia spiskowego i z polegania na tym, że instytucje państwowe, takie jak wywiad, jak dyplomacja, jak instytucje, które mają rzekomo zachowywać tajemnice, że tak naprawdę one no, mają problem tak naprawdę z utrzymaniem samych siebie, nie mówiąc o zachowaniu jakiejś tajemnicy, jakiegoś wielkiego spisku. Ta narracja ma oczywiście przykryć tę całą niezwykle precyzyjnie funkcjonującą i naoliwioną machinę, która nad wszystkim sprawuje kontrolę i w której wszystko doskonale działa. Tylko pan chce, żebyśmy myśleli, że tam tacy poczciwcy siedzą, co to sami mają sznurowadła niepozawiązywane i tak dalej. Dworuję sobie oczywiście, ale chodzi mi o to, żeby pokazać trochę ten mechanizm. Sobie, to znaczy, trochę że... sobie dworujemy, to znaczy ja myślę, że czy jest... Um...
Znaczy, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby Państwa przekonać do tego, że coś takiego jak... O to, że głębokie... niektórych Pan nie przekona. Że absolutnie nie przekonam, oczywiście. I to jest właśnie problem tego myślenia, że trzeba, żeby zrozumieć, że Deep State, bo pewnie do tego... Oczywiście. Nawiążemy w tej części, w tym fragmencie naszej rozmowy, że tak zwane deep state, czyli to głębokie, ukryte państwo, jakaś grupa ludzi siedząca bynajmniej nie wiceministrów, ministrów, ale gdzieś siedząca raczej jako raczej takiego średniego szczebla aparat urzędniczy, że to ona tak naprawdę o wszystkim decyduje i zarządza całym tym aparatem administracyjnym i to od nich zależy tak naprawdę polityka państwa i tak dalej. No jest to bardzo, bardzo, znowuż, jest to kolejna teoria spiskowa. Jest to kolejny odsłona myślenia o tym, czym stało się, znaczy, czym jest państwo współczesne państwo. Mówimy o deep state, czyli o tak zwanym głębokim państwie, o teorii, którą, co ciekawe, źródłem sformułowania deep state nie jest państwo amerykańskie, nie są państwa europejskie, nowoczesne, zachodnioeuropejskie, ale jest, uwaga, Turcja Kemala Atatürk'a, gdzie po raz pierwszy, to właśnie za jego czasów pojawiło się sformułowanie o głębokim państwie. To była ta grupa oficerów bliskich Atatürkowi, którzy w czasie kolejnych rządów mieli przechowywać jego ideę państwowości tureckiej, świeckiej państwowości tureckiej. Jeśli Państwo pamiętacie, jeszcze do lat 80. częste w Turcji były kolejne zamachy stanu, które przywracały niejako tą świecki wymiar państwa tureckiego, zgodnego właśnie z ideami Kemala Atatürka. Wtedy w Turcji opozycja ta, o takim powiedzmy zabarwieniu religijnym ukuła sformułowanie głębokie państwo, jako właśnie opis tego, tej grupy oficerów wiernych ideom Atatürka, którzy kiedy tylko pojawiły się jakieś możliwości odejścia, utworzenia nieco bardziej islamistycznych partii, nieco bardziej konserwatywnego rządu, który mógłby na przykład ograniczać prawa kobiet, natychmiast pojawiała się grupa oficerów, która po prostu dokonywała zamachu stanu, przejmowała władzę i przywracała wszystko do ustalonego przez ojca założyciela nowoczesnej Turcji do porządku po prostu. Więc to jest to źródło sformułowania głębokiego państwa. Oczywiście wymiar europejski, wymiar zachodni zmienił nieco ten oryginalne pochodzenie. Łatwo można dość precyzyjnie można powiedzieć, można pokazać, kiedy na przykład w Ameryce pojawiło się sformułowanie, znaczy może nie samo sformułowanie, co myślenie o głębokim państwie. To jest przemówienie pożegnalne prezydenta Eisenhowera w 1961 roku, na 3 dni przed zdaniem władzy. Prezydent Eisenhower wygłosił słynne w zasadzie już teraz historyczne przemówienie, kiedy ostrzegał obywateli, współobywateli przed dominacją kompleksu przemysłowo-wojskowego. Military Industrial Complex. I od tego momentu Amerykanie jakby ujawnili, dostrzegli, że jest coś takiego, co może decydować o polityce amerykańskiej, że zmieniają się prezydenci, zmieniają się rządy, te partie, raz republikanie, raz demokraci, ale jednak są ci pykający cygara, że tak powiem, tłuści kapitaliści, którzy zarządzają firmami zbrojeniowymi, którzy czerpią korzyści po prostu z działania państwa, którzy tak naprawdę tym rządzą. I później ta teoria już tylko przybierała coraz bardziej, że tak powiem, smakowite odmiany, a sformułowanie znowuż o głębokim państwie pojawiło się w Stanach jeszcze za czasów prezydenta, już tak było dobrze opisywane, można powiedzieć, za czasów prezydenta Obamy, który pojawił się wówczas taki niejaki Mike Lofgren, to jest autor znakomitego, ale też takiego bardzo długiego eseju Anatomy of Deep State, opublikowanego
No właśnie, jeszcze za czasów w 2013 roku, bodajże jeszcze za czasów prezydentury Obamy, który pokazywał, to był były analityk, były doradca republikanów, który oddalił się już od swojej partii. Protestował przeciwko przejmowaniu, jak mu się wydawało, partii republikańskiej przez tak zwaną partię herbacianą, przez Tea Party. On uznał, że ani jedna partia mainstreamu, ani demokraci, ani republikanie nie mają już, stracili kompetencje, stracili potencjał, wolę polityczną do tego, aby gwarantować demokrację w Ameryce. Uznał, opisywał, jak to właśnie kontraktorzy amerykańscy, czyli te firmy amerykańskie, które pracowały na rzecz wojska, jak one przejmują odpowiedzialność za państwo. Opisywał zjawisko, w którym instytucje demokratyczne, parlamenty, rządy, ministerstwa, departamenty przestają panować nad polityką, a ciężar tego panowania przesuwa się właśnie na to, na deep state, na tą klikę, można powiedzieć, tak, urzędników średniego szczebla, którzy tym tak naprawdę zarządzają, siedząc, czy to w służbach amerykańskich, czy właśnie gdzieś tam na tych średnich poziomach aparatu urzędniczego. On też zauważał to, co w zasadzie, to co było dość ciekawe w amerykańskiej, zwłaszcza w przypadku Obamy, olbrzymi opór wojska w stosunku do nowego prezydenta. Do prezydenta Baracka Obamy. To wybrzmiało bardzo mocno, zwłaszcza w momencie, kiedy Obama obejmował władzę w styczniu 2009 roku i próbował zapanować nad operacją w Afganistanie. Próbował zrealizować swój polityczny zamiar zakończenia wojny w Afganistanie, oczywiście jakimś tam zwycięstwem Ameryki, etc., etc. I wówczas ujawniło się bardzo duży opór po stronie wojska, żeby szybko zakończyć misję afgańską, po prostu, czy wojskowi wówczas mocno się postawili prezydentowi, mówiąc, że musimy dokończyć to, co zaczęliśmy 7 lat temu, ponieważ zagrożone jest bezpieczeństwo Ameryki, więc my rozumiemy jakby lepiej zagrożenia, jakie płyną z samego istnienia talibów, Al-Kaidy w takim miejscu jak Afganistan. No i Lofgren tłumaczy, że no Obama musiał się zgodzić z tym, musiał przystać na coraz to silniejsze, większy apetyt amerykańskich wojskowych po to, żeby dosyłać kolejne wojska do Afganistanu, etc., etc. Więc to jest jakby cały opis tego zjawiska zwanego deep state w Ameryce. I tak troszeczkę nawiązując, bo rozmawiamy też w kontekście polskim, mnie się bardzo ciekawe było to, że na ten wspomniany artykuł Mike'a Lofgrena powołuje się nie kto inny jak Józef Pinior w wywiadzie dla Krytyki Politycznej z 2014 roku, gdzie Józef Pinior z kolei posługując się przykładem amerykańskiego głębokiego państwa, opisuje polską tak zwaną aferę podsłuchową, czyli to co było te schyłkowe czasy premierostwa Donalda Tuska i nowej... Kelnerzy. Tak, aferę kelnerów, pokazując z kolei dla Józefa Piniora to dobrze pasowało do tego, kto stoi za obaleniem rządu, za próbą obalenia rządu Donalda Tuska i rządów Platformy Obywatelskiej ówczesnej. No właśnie, że stoi jakieś lobby wojskowe, gdzie tak naprawdę przywódcy służb w Polsce są, znaczy zwierzchnictwo służb specjalnych w Polsce jest niewątpliwie polityczne. Nie pamiętam, czy wtedy był zwierzchnikiem służb specjalnych, ale tak naprawdę gdzieś tam w tych służbach siedzą ludzie, którzy robią krecią robotę na pewno na korzyść ówczesnej opozycji i kopią pod tym no właśnie pod władzami, pod legalnymi władzami demokratycznymi. Więc oczywiście to... jest też wiele teorii, że to są, jak już rozmawiamy o tej sprawie, że to po prostu jakieś zagraniczne służby nawigowały, a nie wcale jakieś polskie ośrodki, tylko że tutaj tak naprawdę inni szatani, zagraniczni szatani byli czynni. Innym alfabetem pisane scenariusze, cytując klasyka, ale znowuż oczywiście
jako były Ale wie oficer, pan, jeżeli jako można były tutaj. oficer wojskowy, to tylko Proszę powiem, bardzo. żaden polityk nie powinien chodzić po kawiarniach i paplać o tym, co robi w pracy. Po prostu. Oczywiście. Od tego zaczyna się, więc właśnie tu jest problem z weryfikacją tego, gdzie, jak politycy się zajmują, jak urzędnicy się, tam przecież brali udział również urzędnicy państwowi. Więc znowuż wracam do tej swojej tezy, że gdyby państwo, nasi słuchacze, mieli tak naprawdę, ci, którzy nie znają jakby tego życia państwowego, życia urzędów, zwłaszcza tych urzędów najmocniej utajnionych, gdyby mieli choć na chwilę okazję zajrzeć tak naprawdę do kuchni tych i służb, i instytucji, i ministerstw, czasami mogliby się nawet przerazić i zadać Zgoda. Pytanie, jak to jeszcze może funkcjonować. Zgoda, ale z drugiej strony w obronie myślenia spiskowego w takim razie powiem, że jak patrzymy na najnowszą polską historię, na historię polskiej transformacji na przykład, no to historię polskiego kapitalizmu po 89 roku, afery niewyjaśnione, tajemnicze śmierci, które dotąd nie zostały rozwikłane, których zagadki dotąd nie zostały rozwikłane, poczynając od afery Foz i śmierci Michała Waldzmana i w ogóle różnych dziwnych zdarzeń, które wokół tej afery FOZZ się rozgrywały. Jak popatrzymy na rozwój tych pierwszych wielkich biznesów polskich, nie wszystkich oczywiście, ale niektórych, no cały ten proces jakby przechodzenia od socjalizmu realnego do kapitalizmu, jak popatrzymy na te historie dziwne, Ireneusz Sekuła, Jacek Dębski, Marek Papała, Krzysztof Olewnik, etc., etc., no mamy cały szereg naprawdę różnych takich osobliwych, po pierwsze właśnie dziwnych, niewyjaśnionych historii, dziwnych śmierci gdzieś na pograniczu, dużych pieniędzy, polityki, służb i tak dalej. Mamy ludzi służb, którzy ewidentnie na transformacji korzystali, obsługiwali różne węzłowe momenty transformacji, weszli bardzo płynnie w tą tworzącą się kapitalistyczną rzeczywistość na mocy pewnych układów. Mamy te jakieś papiery, które gdzieś poginęły, nie wiadomo gdzie są jakieś teczki, kto to wyciągnął, etc. Mamy wreszcie jakieś napięcie pomiędzy służbami spod znaku SB, a służbami wojskowymi. Legendarne są już te relacje pomiędzy tymi dwiema siłami wewnątrz państwa polskiego działającymi. No więc to tak trudno. Może zabrzmię teraz bardzo tajemniczo, ale powiem slangiem. Mówi pan o słynnej wojnie Legii z Gwardią. Okej. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto ma rozumieć, ten rozumie. Natomiast no właśnie, trudno myśleć w taki sposób, no powiedziałbym, naiwny o tym wszystkim. Trudno mieć z kolei takie przekonanie, że w ogóle tutaj wszystko było fantastycznie, wszystko było świetnie, nie ma żadnych ośrodków gdzieś, które tego rodzaju rzeczy robiły. Nie ma żadnej mrocznej warstwy w polskim życiu politycznym, publicznym, mrocznej, niejawnej, ukrytej, drugiej, nienapisanej jeszcze dotąd, może gdzieś właśnie obecnej szczątkowo w jakichś takich opowieściach spiskowych, od których oczywiście księgarskie półki też się uginają. No ale i to oczywiście ekstrapoluje się nie tylko na, znaczy ekstrapoluje się poza Polskę, bo tak po prostu też to wszystko wygląda, nie? Więc ale ta warstwa strony jest tak doskonale rozpoznana, tak doskonale opisana. Życiorysy byłych esbeków i ich kariery, i ich związki z biznesem, powiedziałbym naturalne, ponieważ służby bezpieczeństwa PRL-u próbując działać na kierunku zachodnim, czyli próbując dokonywać jakiegoś rozpoznania wywiadowczego struktur państw zachodnich, państw kapitalistycznych, państw natowskich, czyli państw wrogich ówcześnie, posługiwały się biznesem, posługiwały się polskimi firmami polonijnymi po to, żeby no właśnie wykorzystywać je jako, znowu użyję tutaj slangu, jako tak zwane przykrycie do tego, aby właśnie prowadzić normalną pracę wywiadowczą, normalną działalność wywiadowczą, znaczy normalną działalność wywiadowczą przeciwko państwom kapitalistycznym. I w momencie załamania państwa, w momencie, kiedy
kiedy okazało się, że państwo, jedno państwo przestaje istnieć, jedne instytucje jednego państwa przestają po prostu istnieć, pojawia się jakaś zapowiedź tworzenia nowych instytucji, której towarzyszy jeszcze ewentualność rozliczeń, karania, zwalniania i wyciągania konsekwencji za działalność w systemie komunistycznym, w naturalny sposób usiłują zapewniać sobie jakąś taką godziwe życie, godziwą przyszłość, więc wykorzystują te relacje zadzierzgnięte jeszcze w poprzednim systemie, no właśnie, do tak zwanego ustawienia się. Oczywiście ze 100% aparatu bezpieczeństwa PRL-u, który przeszedł do demokratycznej Polski, 5% tych ludzi na tym skorzystało i zrobiło kariery w tak zwanym biznesie. Reszta po prostu albo znalazła się w nowych służbach, w nowych instytucjach, albo została zweryfikowana negatywnie, poszła na emeryturę, więc to też nie wygląda jakoś specjalnie heroicznie, można powiedzieć. Już tak mocno wchodzimy w historię Polski. Ale wie pan, bo mi chodzi tak naprawdę, bo to jest w ogóle też fascynujące i my tu jeszcze nie jedną, mam nadzieję, rozmowę odbędziemy w tym podcaście, bo porozmawiać możemy też o tej właśnie najnowszej historii polskiej, to też by było ciekawe, ale co ja bym na ten temat mógł powiedzieć, proszę pana. Domyślam się. Ale wszakże miejmy na horyzoncie nieustannie ten temat dzisiejszy, aktualny, czyli teorie spiskowe. Mi chodziło o to, na co też część tych badaczy teorii spiskowych, myślenia spiskowego, którzy właśnie odchodzą od tego paradygmatu poperowsko-hofsztaterowskiego, też zwraca uwagę, no że pewien aspekt, nazwijmy to racjonalny, czy taki, który właśnie sprawia, że teorie spiskowe są niebywale przekonujące i niebywale mocno do nas trafiają, no polega na tym, że właśnie rzeczywistość w ogromnym stopniu jest niejawna, że spiski się zdarzają, że różne rzeczy, można powiedzieć, działają nam na wyobraźnię, że powodują, że nam zaczyna pracować jakby taki rodzaj właśnie narracji w głowie, która dopowiada pewne elementy, które są dla nas niezrozumiałe albo niejasne i je układa właśnie w spójną historię. I chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, że nawet jak popatrzymy na tę polską historię, to znajdziemy tutaj tą najnowszą, no to znajdziemy właśnie mnóstwo takich historii, które niewątpliwie są zagadkowe, osobliwe, niejasne i one w naturalny sposób staną się świetną pożywką dla myślenia spiskowego, jeśli na to sobie pozwolimy, to znaczy jeśli pójdziemy za tym impulsem i dostaniemy się w tę pułapkę pojęciową i zaczniemy nagle wszystko tłumaczyć właśnie w taki sposób. Ale też, panie Tomaszu, aż się tutaj wyrywam, żeby pokonać pana własną bronią. Zapraszam. To znaczy, proszę zwrócić uwagę na ciekawe zjawisko, bo mówimy oczywiście o roli służb, mówimy o historii Polski. To są lata 80., a później 90. Znowu wracam do tego swojego argumentu o zbiegu teorii, o zbiegu myślenia spiskowego z pewnym potężnym kryzysem społecznym, jaki towarzyszy teorią spiską, jaki wydarza się w czasie, kiedy teorie spiskowe po prostu już istnieją i jak bardzo mocno te dwa czynniki się zbiegają po to, żeby eksplodować w postaci jakiejś naprawdę bardzo istotnego myślenia spiskowego. Otóż w latach 80., kiedy już istniały firmy polonijne, nie było, nie pamiętam przynajmniej, czyli wtedy byłem młodzieńcem zaledwie, ale nie pamiętam specjalnie jakiegoś takiego myślenia, wiązania tych firm na przykład z byłą esbecją i tak dalej, nie było wielkich podejrzeń wobec tego rodzaju przedsiębiorstw. Było raczej postrzeganie ich jako no, tych zaradnych Polaków, którzy wykorzystują reformę Mieczysława Wilczka po to, żeby rozpoczynać swoje biznesy. Dopiero to wielkie załamanie 89 roku, 90 roku, ten wielki kryzys społeczny, który w Polsce się rozpoczął od tego przełomu,
który był nieco ukryty za tym wielkim sukcesem polskim tak naprawdę, bo my przecież przez całe lata 90. i początek 2000, lat 2000 żyliśmy w przekonaniu, że zresztą wmawiano nam to bardzo intensywnie przez kolejni prezydenci amerykańscy przylatywali do Warszawy i mówili, jak wspaniale wam się udało, co jakby przykrywało ten wielki koszt społeczny tego przełomu lat 90. Dopiero ten wielki kryzys ujawniany, kiedy on się zbiegł z myśleniem spiskowym, zaowocował niczym innym jak pisowskim układem. To znaczy myśleniem o tym, ta wielka rewolucja, której proponentem był Jarosław Kaczyński, ta wielka rewolucja, wielki kryzys lat 90. w tej narracji pisowskiej zbiegł się z myśleniem spiskowym i pojawił się ten wielki układ, tak? Pojawił się ten wielki polski spisek o jakimś układzie. Jarosław Kaczyński mówił o stoliku, na którym się opiera, który opiera się na czterech nogach przestępców, mafiozów, służb specjalnych i skorumpowanych polityków. I to miała być ta wielka, znaczy to wielkie wytłumaczenie właśnie. To miało być to wielkie wyjaśnienie całej historii Polski po roku 90, który zresztą przyniosło przecież Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego partii przyniosło tak znakomite rezultaty polityczne. Ale właśnie mówię, do tego wracam, że musi nastąpić kryzys, jakiś kryzys ekonomiczny, zdrowotny, tak jak teraz to obserwujemy, żeby wyciągnąć teorie spiskowe, wyciągnąć z nich to, co najlepsze i uczynić z nich ważny ruch polityczny, ważny ruch społeczny. Mam tu pewną hipotezę dotyczącą tego zjawiska, o którym pan mówi, choć nie wiem do końca właśnie na ile opisywałbym te diagnozy Kaczyńskiego w takich mocnych kategoriach teorii spiskowych. Tam pewne elementy oczywiście tego są, ale też myślę, że no właśnie, ale to nie uprzedzam. Chcę pewien mechanizm tutaj zarysować, który wydaje mi się adekwatny. Otóż ja mam wrażenie, że to się wzięło, to zwycięstwo PiSu i w dużym stopniu właśnie oparte o takie wyrażenie na głos wielu wątpliwości co do tego, czy narracja, nazwijmy to oficjalna, jest zasadna, czy może zupełnie inaczej się sprawy mają, niż się mówi, że się mają, że to się wzięło po prostu z dominującego w Polsce po 89 roku i narastającego i kulminującego właśnie w tej ostatniej dekadzie, może też po Smoleńsku w ogromnym stopniu, dysonansu poznawczego, to znaczy dysonansu poznawczego, który polegał na tym, że mieliśmy w 89 roku moment euforyczny. To był moment, gdzie znamienita część społeczeństwa polskiego po prostu się bardzo cieszyła, że upadł komunizm, że się otwieramy na Zachód, że teraz już będzie tak jak w innych krajach, tych wolnych, tych kapitalistycznych, które się jawiły jako Eldorado bez mała i takie w ogóle wspaniałe miejsca. I narracja dominująca wtedy to była narracja wędki, a nie ryby, zaradności, takiego indywidualnego sukcesu, indywidualnych cech, które predysponują do sukcesu właśnie zaradczości, pracowitości, woli do tego, żeby się bogacić. No wszystko właściwie mówiono nam, macie na stole wyłożone, każdy ma dostęp w równym stopniu do tych rzeczy, możecie sobie tutaj swobodnie swoje szczęście i bogactwo budować. No jak nie chcecie, no to nie, to homo sovieticus jesteście, roszczeniowi jesteście, nie potraficie się odpowiednio zatroszczyć i zakręcić. Tymczasem i oczywiście część ludzi jakoś chwytała te narracje i przyjmowała, no ale część osób miała takie moim zdaniem poczucie, że no przepraszam, jakby wcale tak nie jest, że mamy te równe szanse, wcale tak nie jest, że tylko ci najzaradniejsi i najbardziej pracowici się bogacą, a ci co są leniwi to się nie bogacą. My pracujemy, mamy mnóstwo siły, energii, woli do pracy, ale sąsiad, który może właśnie z dawnym systemem jakoś silnie spowinowacony, a wcale nie pracowitszy od nas, no żyje sobie fantastycznie i jest w jakichś układach rozmaitych, a to biznesowych, a to lokalno-politycznych, a to innych
a my nie mamy do tego dostępu i to po prostu narastało. To znaczy myślę, że mnóstwo ludzi miało poczucie, że to w ogóle nie jest prawda, co się mówi i że ich doświadczenie dawało im do zrozumienia, że nie, no wcale tak nie jest, że te wszystkie... No i właśnie ten dysonans... I potem się pojawił Kaczyński i powiedział, tak, no właśnie macie rację, no to jest inaczej tak naprawdę. Coś wam się jednego mówi, a robi się tak naprawdę coś zupełnie innego i nie jesteście leniwi, nie jesteście źli, nie jesteście beznadziejni, nie jesteście niezaradni, a tamci są właśnie fantastyczni, zaradni i dobrzy i dlatego są bogaci, tylko jesteście właśnie w porządku, a tutaj jest niesprawiedliwie w tym kraju. I myślę, że w tym sensie on po prostu miał rację. I tylko, że zaproponował rozwiązania, które zasadniczo w wielu aspektach są gorsze niż choroby, na które miały przynieść... I to jest właśnie, wracając do myślenia spiskowego, to jest właśnie drugi z powodów, które wymienialiśmy na początku naszego spotkania. To znaczy... potrzeby, że teorie spiskowe potrzebne są po to, żeby zapanować nad własnym życiem, żeby złagodzić ten dysonans, który odczuwamy, obserwując groźną, niekorzystną dla nas rzeczywistość, która najczęściej ma charakter losowy, najczęściej ma charakter przypadkowy, gdzie oczywiście narracja o tym, że ciężką pracą dojdziesz od pucybuta do milionera, jest uproszczoną wersją rzeczywistości, takim bardzo pozytywnym, dającym nadzieję scenariuszem na życie, absolutnie spełniającym się w zaledwie, nie wiem, 1% ciężko pracujących przypadków. Mamy 100 ludzi, którzy ciężko pracują, zaledwie jednemu z nich uda się zostać dobrze prosperującym, nie wiem, biznesmenem, lekarzem, kimkolwiek, kto osiągnął tak zwany sukces życiowy. I ten dysonans, jaki się pojawia, wynikający z tego, że poczucie własnej wartości zostaje zaburzone w starciu z rzeczywistością, którą nie do końca rozpoznajemy, musi zostać załagodzony, a właśnie teoria, no właśnie, w postaci chociażby mówienia o układzie, w postaci mówienia o tym, że was wykorzystują, i służy do tego właśnie, do tego uspokojenia, zapanowania nad rzeczywistością. Więc to, owszem, powody są tutaj jak najbardziej, w moim przekonaniu, jak najbardziej słuszne. Często mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma świetne diagnozy, tylko fatalne... Ja tak uważam, tak. Fatalne remedia do ich rozwiązania. Natomiast wracając do tego nurtu myślenia takiego spiskowego, to właśnie była jedna z funkcji tego, z funkcji mówienia o układzie jako spisku. To znaczy... Zgoda, tylko że... Wyjaśniam wam, jak jest. Wyjaśniam tak. Wam, dlaczego wasze życie jest takie niekorzystne. Jeśli wrócimy może do tych wielkich teorii spiskowych, może wyjdźmy z Polski, wróćmy na arenę globalną. Ja tylko jedno zdanie, że tylko mi chodziło o to, że tam była pewna prawda, to znaczy w tym stwierdzeniu odzywa się pewna prawda emocjonalna, nazwijmy to. To znaczy neoliberalna obietnica jest obietnicą fałszywą, ta, która opowiada o tym, że tutaj mamy powszechną równość, równy dostęp do pewnych narzędzi pozwalających na awans społeczny na przykład, a ścieżka awansu jest otwarta, to jest nieprawda. W neoliberalizmie istnieją elity i te elity także w polskiej rzeczywistości politycznej wyraźnie uprzywilejowane. Tu jeszcze mamy to dziedzictwo pańszczyźniane, te napięcie pomiędzy tak zwanym ludem a tak zwanymi elitami, niechęć ludu do elit, ale i pogarda elit wobec ludu. To się wszystko nakręcało, napędzało i jednak to poczucie, że te elity polityczne, liberalne elity polityczne, które nadawały ton narracji po 89 roku, odkleiły się kompletnie, że są właśnie toną w przywileju, a jednocześnie właśnie pouczają wszystkich, nauczają i oceniają i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że było bardzo intensywne i to oczywiście jest historia populizmów nie tylko w Polsce, tylko w ogóle na Zachodzie. To zjawisko jest no, znacznie rozleglejsze, ale myślę, że taka nuta też w tym była i on po prostu to świetnie usłyszał, Kaczyński, zagrał na tym i dał komunikat, który po prostu coś tym ludziom realnego nazwał, jakoś odzwierciedlił ich myślenie, ich doświadczenie i na tym polega ta siła tego.
Ale znowuż wracam do swojej kategoryzacji powodów popularności teorii spiskowej, tego pierwszego powodu, czyli powodu, nazwijmy to, no, poznawczego. To znaczy, pan mówi o faktycznych powodach, przyczynach, na których no, ludzie mieli postrzegali tą niesprawiedliwość w latach 90., a ja wracam do swojego przykładu matki, która dba, której dzieci są ciężko chore i która się o nie martwi i która ma im podać jakieś lekarstwo, ma im podać jakąś szczepionkę. I to są zaiste prawdziwe powody. To nie jest zwariowana kobieta, młoda kobieta, która nagle poddała się jakiemuś, mówię, doktorowi Wakefieldowi, który opublikował jakiś straszny artykuł, jakiś zwariowany artykuł o autyzmie, tylko jest to autentycznie zaniepokojona osoba, na których rękach ważą się losy jej dziecka, które po prostu może umrzeć, tak? No, sytuacja pandemii jest również ocierająca się o myślenie spiskowe. Otóż żyjemy w świecie, który obiecuje nam doskonałość medycyny, który obiecuje nam ubezpieczenia społeczne, który nastawiony jest na to, żeby na pewnego rodzaju zepchnięcie choroby, zepchnięcie śmierci w pewne tło, najczęściej niewidoczne. Tymczasem ludzie po prostu umierają. Tymczasem ludzie po prostu chorują i wyjaśnienie tego dysonansu pomiędzy przekazem, którym bombardowani jesteśmy, no właśnie przez, pan by użył sformułowania, neoliberalne również media, a po prostu rzeczywistością życia i jego losowości, jego przypadkowości i tego, że szlak może człowieka trafić w dowolnym momencie, jest również tym powodem, dla którego się ludzie oddają się również teoriom spiskowym, ponieważ one zapewniają pewnego rodzaju poznanie, wytłumaczenie. Ludzie chcą wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego łączą się w ich przekonaniu różne czynniki i czasami nie mając po prostu przygotowania albo nie mając solidnego przygotowania naukowego, oddają się teoriom spiskowym, kolejnym i kolejnym i kolejnym i kolejnym, no bo one dobrze im tłumaczą rzeczywistość. Dlatego bardzo ciekawe, zresztą w serialu, o którym mówimy, proszę zwrócić uwagę na świetnie nakręcone intro do tego serialu, gdzie mamy taką sytuację, mamy przede wszystkim królika, jest pokazany taki królik, który tam mruga jakimiś laserami, etc., a plakatem do serialu o QAnonie jest taka królicza nora. Bardzo często do opisywania teorii spiskowych używa się tego porównania zagłębiania się w jakąś taką spiralę kolejnych odsłon spisku. Zagłębiania się, to oczywiście to jest bajka o Alicji, która wpadła do króliczej norki i zobaczyła inną rzeczywistość, tak? Więc tutaj często również to poznanie prowadzi, oczywiście poznanie nie poddane procesowi naukowemu, procesowi weryfikacji teorii naukowej, prowadzi no właśnie w taką króliczą norkę kolejnych spisków, kolejnych warstw wytłumaczenia świata, które po prostu kończą się już jakimś absurdalną rzeczą w stylu gangu pedofili pijących krew dzieci w waszyngtońskiej pizzerii. Więc rzeczywistość, którą pan opisuje, tą tak zwaną neoliberalną rzeczywistość lat 90. i przyczyny sukcesu, faktyczne przyczyny sukcesu takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość i jej wytłumaczenia rzeczywistości, a teoria spiskowa nie są wcale ze sobą w jakimś wielkim sporze. Zgoda, tak. No, zgadzam się absolutnie. Powiedziałbym jedną rzecz a propos tych medycznych teorii spiskowych, bo one są bardzo popularne i ta antyszczepionkowa oczywiście jest jedną z tych takich głównych, ale są też różne inne. Niemniej jednak oczywiście trzonem tego jest przekonanie, że truje nas Big Pharma, a medycyna, lekarze, ci oficjalni, ta medycyna wykładana na akademiach medycznych ukrywa przed nami prawdziwe przyczyny naszych chorób oraz leki, które mogłyby nam naprawdę pomóc, no bo zależy właśnie tym ludziom na tym, żebyśmy chorowali i nie chcą wcale, żebyśmy zdrowieli. No więc powiedziałbym tak, że
jak popatrzymy na te różne też medycyny alternatywne tak zwane, na te, które często właśnie są w pełnej komitywie z takimi teoriami spiskowymi medycznymi, no to i popatrzymy na tą współczesną medycynę, to ta współczesna medycyna jednak, powiedziałbym, rozparcelowała człowieka na kawałeczki, to znaczy jest specjalista od każdego narządu osobno, od każdej części ciała osobno, ale nikt właściwie tak całościowo na człowieka nie patrzy. Może lekarz rodzinny, ale jak coś się poważniejszego dzieje, no to szybko się jednak pojawiają ci specjaliści od rozparcelowywania ludzkiego ciała i ludzkiego podmiotu. Opieka zdrowotna działa w sposób, który dla wielu osób może być źródłem doświadczenia uprzedmiotowienia, jakiegoś takiej nieuważności, uprzedmiotowienia. Często to są bardzo jednak trudne, graniczne sytuacje i pewna szorstkość, nazwijmy to delikatnie, która czasem ludzi spotyka w kontakcie z przedstawicielami ochrony zdrowia, którzy po prostu też pracują w warunkach tragicznych, są przepracowani, są obciążeni nadmiarowo. System jest niewydolny, to wiadomo, i bez koronawirusa. No to wszystko wytwarza taki rodzaj właśnie poczucia, że mamy do czynienia z czymś ogólnie nam nieprzyjaznym, jakimś takim zimnym i technicznym i czymś, co właśnie nie jest niczym korzystnym i dobrym. Natomiast jak idziemy do homeopaty na przykład, albo jakiegoś szamana innego, albo sprzedawcy jakichś cudownych środków, to on bardzo uważnie nas słucha, rozmawia z nami, czujemy się jakąś integralną całością, często właśnie pewne elementy takiego myślenia magiczno-duchowego jeszcze w tym wszystkim się pojawiają. I znowu tutaj to uprzedmiotowienie, rozparcelowanie, którego ewidentnie współczesny pacjent doświadcza w kontakcie z medycyną, też jest świetną pożywką dla takich narracji, które no dają jakąś niesamowitą, ale atrakcyjną też pod wieloma względami opowieść o nas samych, o świecie, o sensie naszego cierpienia, o złych ludziach, a nie o przypadku przerażającym, którzy za naszym cierpieniem stoją i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj jestem specjalistą raczej ze względu na doświadczenie wojskowe, raczej specjalistą od drugiej strony, nie od ratowania życia, ale od, no, przynajmniej z założenia, od jego odbierania. Mm. Mówię to z ponurym uśmiechem, ale ja wam jednak stawiam również w wyjaśnianiu takich zjawisk jak przemiany i te główne prądy myślenia w polskiej polityce, ale również przemiany i główne prądy myślenia w polityce na przykład amerykańskiej, czy w ogóle w polityce pandemicznej i postpandemicznej, stawiam wielkie pytanie o jakość instytucji, o upadek instytucji, o jakość instytucji, znaczy w tym sensie o jakość państwa, jako zbioru instytucji mającego służyć obywatelowi. I w tym wielkim, w Ameryce to jest autentycznie wielki zawód wobec państwa, jaki Amerykanie odczuwają co najmniej od początku lat 2000. Również odgrywa, w moim przekonaniu, odegrał rolę zasadniczą w tym kryzysie, który Ameryka przeżywała co najmniej od 2016 roku w postaci prezydentury Trumpa, która była przecież prezydenturą antypaństwową, antyinstytucjonalną. I pewnie do tego warto byłoby, znaczy to jest to, upadek instytucji państwowych, również służby zdrowia, bo ona to też jest przecież jedną z instytucji państwa, jest tym, co moim zdaniem dobrze by tłumaczyło kryzys, jakiemu towarzyszą teorie spiskowe i to myślenie spiskowe, a którego one stają się czasami też źródłami, bo upadek państwa amerykańskiego, w cudzysłowie oczywiście, który obserwowaliśmy 6 stycznia, no to właśnie jest efekt z kolei samej teorii spiskowej. Patrzę na to więc od strony właśnie bardziej instytucji niż tych takich, powiedzmy, społecznych rzeczy, których pan tak się trzyma.
No tak, niewątpliwie, to znaczy ten wątek antyinstytucjonalny, to w ogóle jest taka cecha charakterystyczna w pewnym momencie w tej najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych, bo przecież Tea Party, czyli właściwie takie polityczne zaplecze Donalda Trumpa, cały ten alt-right, Steve Bannon, osobliwa postać, też pojawiający się zresztą w filmie o QAnonie, lider amerykańskiej alternatywnej prawicy, alt-right właśnie, to są wszystko ludzie, którzy bardzo chętnie odwołują się do takiego doświadczenia braku zaufania do instytucji, poczucia, że państwo jest przeciwko obywatelowi, że te instytucje są skorumpowane, przeżarte biurokracją, etc., etc., i że należy tutaj należy się od nich odwrócić ale również oni inaczej budować ten cały porządek. Ludzie ci też bardzo mocno wykorzystują, zadam panu pytanie, państwu może również, jak często myślicie o tym, żeby to wszystko zniszczyć i zacząć od nowa? To znaczy zawsze 31 grudnia. To jest dobra data, żeby zniszczyć poprzedni rok i zacząć od nowa faktycznie. Ale nawiązuję tutaj do badania, które pojawiło się, znaczy do tego myślenia o tym, że coś z naszym światem jest głęboko nie tak, skoro żyjemy w takim kryzysie, skoro państwo nas zawodzi, skoro musimy poszukiwać czasami ekstraordynaryjnych, naprawdę ekstrawaganckich teorii, żeby wyjaśnić kryzys, w jakim się znajdujemy. Bardzo często pojawia się postawa, w rodzaju zniszczmy to wszystko, zbudujmy na nowo nową rzeczywistość. Jest w tym jakieś takie myślenie, nazwałbym je nawet pewnym apokaliptycznym, to znaczy, że przyjdzie jakiś przełom, który następnie odnowi naszą rzeczywistość i ona będzie nieco bardziej uporządkowana. Ja to się odwołuję do badania znowuż z czasów prezydentury Trumpa, to był bodajże 2018 albo 2019 rok, badanie zatytułowane Need for Chaos, gdzie na pytania, to już sobie muszę je znaleźć, bo to są bardzo ciekawe pytania, na pytanie w rodzaju nie ma szans na naprawę społeczeństwa, trzeba je rozwalić, 40% Amerykanów odpowiedziało tak, że to jest prawdziwe zdanie. Albo na zdanie, kiedy myślę o naszych instytucjach, nie mogę się powstrzymać przed myśleniem, a niech idą do diabła. Również 40% Amerykanów odpowiedziało pozytywnie, 24% zidentyfikowało się badanych, to było duże badanie, około 15 tysięcy respondentów. Zdanie w stylu społeczeństwo powinno zostać spalone do ziemi, burn to the ground, 25% badanych odpowiedziało, również identyfikowało się z tym pozytywnie, z tym badaniem. I to było jakby badacze... Trochę straszne. Trochę straszne, ale też pokazujące, badacze, którzy opublikowali te badania, mówią, czy zaczynają swój artykuł, bardzo długi zresztą, od pytania, jak często myślicie o tym, że trzeba to wszystko po prostu zniszczyć, tak? Zwracają się do czytelnika. I pokazują również, że choć badanie zostało przeprowadzone w czasach Trumpa, to jednak nawet sugerują w wywiadach, że tego rodzaju myślenie nie tylko bliskie jest, nie tylko bliskie było wyznawcom czy też zwolennikom prezydenta Trumpa, ale również pojawiały się wśród takich respondentów zwolennicy na przykład Berniego Sandersa, polityka lewicowego, polityka z przeciwnej strony tego spektrum politycznego, ale również polityka radykalnego, który miał swoje kilka wielkich momentów w okresie 2016 roku, a później w 2020 w czasie kampanii wyborczej w Ameryce. To badanie pokazuje, że i po lewej, i po prawej znajdują się ludzie radykalni, którzy po prostu mają takie nieco apokaliptyczne odczucie świata, który jest niezrozumiały, który nas zawodzi, którego nie potrafimy pojąć, więc należy go po prostu zniszczyć i zbudować na nowo nowy świat. Co jako żywo z kolei przypomina mi, znaczy bardzo często pojawiają się, zwłaszcza w tym roku pandemicznym lub wychodzenia z pandemii, pojawiają się pytania, co z naszą rzeczywistością
po kryzysie, jak będzie się przedstawiała nasza rzeczywistość, nasze życie, czy będzie jakaś wielka zmiana, czy może jej nie będzie. Ja bardzo dobrze pamiętam początek pandemii 2020 roku, około marca, kwietnia, był wysyp wszelkiej maści ekspertów. Znaczy, no tak. Może tak. Nie powiem wszelkiej maści, bo to byli rzeczywiście uznani eksperci od spraw, ja tutaj akurat studiuję stosunki międzynarodowe, więc tutaj tym się najbardziej interesowałem, którzy wyobrażali sobie świat, no właśnie, tu i teraz, jak oni widzą, jak ta pandemia, która się zaledwie rozpoczynała wówczas, jak ona zmieni, jak drastycznie, radykalnie zmieni naszą rzeczywistość. Mówiono o tym, że za chwilę Chiny się rozsypią, no bo Xi Jinping, prezydent chiński, nie radzi sobie z tą tragedią w prowincji Wuhan, więc za chwilę w zasadzie rozpadnie się reżim chiński i może coś nowego na jego gruzach powstanie. Mówiono wręcz przeciwnie, że umocnią się dyktatorzy, ponieważ no, będą stosowali coraz bardziej radykalne. I około roku takich przewidywań, takiej futurologii niejako ze strony właśnie ekspertów, on się niejako te futurystyczne przewidywania wygasły w drugiej połowie 2020 roku. Proszę zauważyć, że nikt już w zasadzie nie snuje wielkich wizji tego, co stanie się po pandemii. Pogrążyliśmy się niejako w takim oczekiwaniu, żeby po prostu ona się skończyła, żeby albo szczepionki, albo lekarstwa przyniosły po prostu jej zakończenie, a o sposób uporządkowania świata będziemy się martwili później. Więc to też jakby ta nieufność do instytucji, nieufność do państwa, również ona się bardzo mocno ujawniła w czasie tego kryzysu zdrowotnego. No tylko, że sposobów rozwiązania niespecjalnie widzimy sposoby na zażegnanie tego kryzysu, bo szczepionki, które miały przynieść przełom, jak się okazuje, niespecjalnie go zwiastują, ten przełom, idą w sposób co najmniej zbyt wolny, więc i trwanie w tym kryzysie jest takie, tak no, niezwykle się rozciąga, dając również grunt, pokarm dla właśnie takich uproszczonych wytłumaczeń, dla skrótów myślowych, które są sednem spiskowego myślenia. Ale to też, znowuż, to też nie jest jakaś nowość w dziejach świata. To też nie jest nic nowego. Ja bardzo lubię czytać, zwłaszcza książki o tym, współcześnie, w tym roku pandemicznym, o tym, jak to bywało na przykład w XIV wieku w okolicach czarnej śmierci, tak, tej wielkiej zarazy, która wybiła, nawet niektórzy mówią, połowę mieszkańców Europy, świetnie opisaną w książce Odległe zwierciadło Barbary Tuchman. I jak bardzo ta książka jest pełna wydarzeń, które my dzisiaj obserwujemy w naszej rzeczywistości. To pełna jest rozgoryczenia, na przykład jest takie zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Petrarca do Boccaccia w 1366 roku pisał: Ziemia jest wyludniona z prawdziwych ludzi, lecz zaludniona występkami, występnymi stworzeniami. Jak blisko w tym zdaniu dwóch geniuszy poezji jest do myślenia o reptilianach, które współcześnie, nie ludziach, tak? Nie ludziach, którzy zaludniają Ziemię. Zresztą to jest charakterystyczne w Ameryce, wyjątkowo popularne myślenie o tym, że człowiek, z którym rozmawiam, nie jest do końca tym prawdziwym człowiekiem. Cała literatura Philipa Dicka na tym polega, że nie jesteśmy, że człowiek, którego widzimy, nie jest tak naprawdę tym, kim, za kogo się podaje. Więcej, my nie jesteśmy tymi, za kogo się uważamy, u Philipa Dicka rzecz jasna, bo tam wątek podważania swojej własnej tożsamości też jest bardzo istotny. Również Barbara Tuchman przytacza relację Jeana de Roquillet. Kościół jest wyniszczony przez klęski, i świat, wyniszczony przez klęski kościół,
przepraszam, kościół wyniszczony przez klęski, chciwość odrodzi się i świat będzie lepszy. Czyli znowuż mamy to oczekiwanie, to jest cytat z 1356 roku, oczekiwanie, że instytucja, która była przecież fundamentem życia tamtych ludzi, tamtych społeczeństw, ona jest w zasadzie, wyczerpała swoją moc instytucjonalną regulowania, porządkowania świata, musi nastąpić jakieś odrodzenie. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się we współczesnej Polsce, gdzie kościół był przecież fundamentem naszego porządkowania świata i jak mocno on jest w tej chwili opanowany przez liczne plagi, jakie sam spowodował. Bardzo ciekawe właśnie jest moim zdaniem to patrzenie, poszukiwanie wiedzy na temat naszej przyszłości, poszukiwanie w poprzednich tego rodzaju kryzysach, które tak naprawdę obfitowały w wydarzenia niezwykle podobne, zwłaszcza te wydarzenia takie powiedziałbym spiskowe, wydarzenia pokazujące, jak ludzie usiłowali radzić sobie z kryzysem, bardzo podobne do naszego myślenia. Wybuchy tak zwanych ruchów milenarystycznych, które towarzyszyły czy krucjatom w XII-XIII wieku, czy zarazom w wieku XIV-XVI, opisane w książce Normana Cohna, wydanej zresztą po polsku W pogoni za milenium, które pokazywały tak naprawdę, jak ludzie reagowali na te wielkie kryzysy społeczne, jakie funkcje ruchy milenarystyczne, czyli te ruchy, które zwiastowały tak zwaną powtórne przyjście Chrystusa i tysiącletnie rządy Chrystusa i następnie znaczy ten okres takiego powtórnego przyjścia, second coming, jak pisał, to tak pięknie opisał Yeats w swoim wierszu. Ich się mnóstwo pojawiało przy okazji przełomów społecznych, ale Cohn opisuje te ruchy jako nie jako również, nie tylko jako tłumaczące rzeczywistość, ale pokazujące, że ludzie wykluczeni poprzez zjawiska społeczne, robotników najemnych, rzemieślników, którzy nagle tracili pracę, ponieważ kryzys spowodował zmiany w strukturze społecznej, w strukturze pracy, na rynku pracy, kryzysy finansowe, etc., tamtych czasów, usiłowali odzyskiwać swoją tożsamość, gromadzili się wokół jakichś charyzmatycznych proroków, charyzmatycznych liderów, którzy przywracali im tożsamość. A więc co robili? Przywracali spokój świata, tak? Przywracali tym ludziom pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa po prostu. I tego rodzaju ruchy, które mówię, towarzyszyły wszystkim wielkim przełomom, wszystkim wielkim kryzysom społecznym, zdrowotnym, katastrofom naturalnym, no my chyba jesteśmy również świadkami takich właśnie ruchów, no chociażby w postaci tego nieszczęsnego QAnona, tak pięknie sfilmowanego przez w serialu, od którego zaczęliśmy rozmowę. To tu postawimy kropkę, chociaż chciałoby się jeszcze rozmawiać, bo to przepastny jest temat, jako się rzekło wcześniej, ale to wrócimy do tej rozmowy, bo jeszcze sobie myślę o teoriach spiskowych w takim większym przybliżeniu porozmawiamy, nie raz mam nadzieję. Tymczasem raz jeszcze bardzo panu dziękuję. Tym bardziej, że chciałem ujawnić swoje związki z QAnonem i z jedną z prominentnych postaci QAnona, ale może będzie kiedy indziej okazja. Zachowam ale to w swoim... Ale to teraz... Deep secret. To teraz absolutnie zrobiliśmy naprawdę duży apetyt, myślę, wszystkim, którzy nas słuchają i będą czekali na tę kolejną rozmowę. No to się jakoś wkrótce umówimy, to od razu mogę powiedzieć. Tymczasem raz jeszcze dziękuję. Pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz był Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam Pana i słuchaczy. I ja również pozdrawiam Państwa, no i zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon skądinąd. Wszystkiego dobrego, miejcie się zdrowo, no i do usłyszenia.